Dziękujemy Panu podczas tej mszy świętej w taki bardzo szczególny sposób za dar kapłaństwa. Zawsze kapłaństwo to wielki dar i zarazem też i wielka tajemnica. Dar, za który nieustannie dziękujemy, a tajemnica, którą staramy się nieustannie zgłębiać przez wszystkie lata naszej kapłańskiej posługi. Panie, uwielbiamy Cię, Chrystusie nasz bracie, Tyś nas przyszedł zbawić. Ludu kapłański, Nie tak dawno Ojciec Święty Franciszek mówił, że to, co grozi kapłanowi, z jednym z zagrożeń jest utrata namaszczenia. Utrata namaszczenia, a więc myślę coś takiego, że można zaangażować się w wiele różnych inicjatyw, skądinąd bardzo dobrych, ale gdzieś zapomnieć o tym, czym jest tożsamość kapłańska. I taki dzień jak dzisiaj staje się na nowo przypomnieniem, czym jest kapłaństwo, jaka jest tożsamość kapłaństwa. Jest dniem właśnie powrotu do Dnia Święceń, do tej gorliwości, radości, pewnie jakiegoś też drżenia, myślę, z tym, co ta kapłańska droga przyniesie, ale przede wszystkim do momentu wielkiego zaufania Chrystusowi, że to On jest tym, który wybiera i który prowadzi. Przypominam sobie dzień moich święceń kapłańskich, ale też przypominam sobie ten dzień, kiedy otrzymałem sakrament święceń w stopniu biskupim, pełnię kapłaństwa. I kiedy jestem tutaj razem z księżmi biskupami, kapłanami w katedrze pelplińskiej, to zawsze towarzyszy mi takie głębokie wzruszenie, bo właściwie wracam do źródeł. A jeżeli chcemy nabrać siły, jeżeli chcemy napić się czystej wody, która będzie dla nas ożywcza, to musimy wracać nieustannie do tych źródeł. Wielki Czwartek jest zawsze dniem radości, jest dniem dziękczynienia Panu Bogu za kapłaństwo i za Eucharystię. Człowiek na co dzień ceni te skarby, codziennie sprawuje święte sakramenty, ale zawsze ten Wielki Czwartek jest taka chwila refleksji jako pewnego daru niezasłużonego, coś, co człowiek pomimo swojej słabości, grzeszności otrzymał od Pana Boga i czym może się dzielić. Dlatego jest to zawsze taka chwila refleksji, dziękczynienia, ale też i mobilizacji. I pomimo różnych trudów w ciągu roku, że ta Boża łaska towarzyszy i ona nie jest dla mnie, tylko jest dla innych, że jestem pośrednikiem na tej drodze pielgrzymowania całej wspólnoty wiernych do Pana Boga. Wszystkim życzę dobrych świąt zmartwychwstania, życzę radości, pokoju, życzę, aby to nie były tylko święta spędzone na konsumpcji, ale niech to będą święta pełne takiej dobrej aktywności, spotkania z drugim człowiekiem, spotkań rodzinnych, rozmowy też o sprawach ważnych, związanych z religią, sensem ludzkiego życia. Szczęść Boże.